Cześć! To ja, Mila! A to jest mój magiczny morfuł, który może zamienić się we wszystko, co zechce! Ktoś ukradł gwiazdę. Jak na złość, nasz posterunkowy akurat jest na urlopie. A to pech. A, jestem na wakacjach. Yes, sir. Rozwiążemy tę sprawę! Morfuł, morfuj się w psa policyjnego! Zrobimy tu porządek! A, są ślady! To jest dobry trop. Czy to pan zabrał świąteczną gwiazdkę z choinki, która stoi na rynku? Nie brałem żadnych głupich świątecznych ozdóbek, ale popieram tego, kto wziął, bo ja nienawidzę świąt. Święta lubią tylko ciamajdy i mazgaje. Byliśmy na rynku, ale nie buchnęliśmy żadnej gwiazdy. O, nie! Zgarnęliśmy coś o wiele cenniejszego. Bo tym razem robimy za śniegowych bandytów. To gdzie mogła podziać się gwiazda? Zobacz, Morfu, pirat ją niesie! Idź! Idź! Jest w autobusie! Morfu? Morfuj się szybko w radiowóz! Jak ja nie cierpię świąt, to kicz i tyle. To
Tak, piracie Phil? No ten... W zasadzie piracie Morris, ja ten... No ten... No co ten? Wyduś! Pomyślałem, że skoro mamy gwiazdkę... ja podaruję ci to. Z tabliczką dla najlepszego szefa piratów. Hej, to nie jest ta gwiazda z choinki! W ogóle nie wiem, co powiedzieć. Nie dostałem prezentu na święta jak dotąd. Wesołych świąt, piracie Morris. Wesołych świąt, piracie Phil. No nie, to ptaszysko ukradło piratom świąteczny prezent. Morfu, morfuj się w policyjny helikopter. Bardzo brzydko! Bardzo brzydko! To nie jego wina. On jest sroką, a one kochają wszystko, co błyszczy. Morful smutny! O! Czekaj! Coś mi wpadło do głowy. Błyszczące rzeczy, niech sobie mieszka na świątecznej choince. मैं आपको अलग अलग रंग दिखाएंगे। कई तरह के बेसिक रंग होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी और गुलाबी। मॉर्फल, जल्दी से एक पेंट ब्रश पे बदल जाओ। अब चलिए इन जानवरों में रंग भरते हैं दोस्तों। लाल रंग है केकड़े का, जी हाँ, और एक लेडीबग का। पीला रंग है छोटे से चूजे का, या किसी खतरनाक तेंदुए का। नीला रंग है व्हेल का, और नीली तितलियों का। कछुए हरे होते हैं, मेंढक भी हरे होते हैं, गोल्डफिश का रंग होता है नारंगी, और टाइगर के पास होता है नारंगी फर। गुलाबी रंग है फ्लेमिंगो का, और सालामैंडर का भी। बढ़िया पेंट कर लेते हो मॉर्फो। अब आइसक्रीम खाऊंगा। विदिश मॉर्फो, wszędzie jest tyle dinozaurów. Wow! Ha, Mila i Morfu, jak wam się podoba nasz park dinozaurów? Oh. Park dinozaurów? Tak. Razem z profesorem Rashidem przenieśliśmy te dinozaury do naszych czasów. Ponieważ wszyscy uwielbiają dinozaury. Mam rację, mały przyjacielu? No jasne! Czy one nie są groźne? Skąd? Oczywiście, że nie są groźne. One nie jedzą ludzi.
właśnie. Spójrz na tego dinozaura. Nie wydaje się zbyt łagodny. Bez obawy. To najmocniejsza klatka na świecie. Tylko nie dotykaj tej dźwigni. Ona otwiera drzwi. O tak. O-o, dźwignia ani drgnie. O! Uciekajcie wszyscy! Szybko, Morfo! Zamień się w T-Rexa! Raz, dwa! Wróci w przyszłość. Mila, dwa z naszych dinozaurów uciekły do miasta. Jeśli je tu sprowadzisz, będę mógł odesłać je w przeszłość jak tamte. Dobrze. Szybko, Morfu. Zmień się w śmigłowiec. Przestań! To nie jest drzewo! On pewnie jest głodny. Spróbujmy zwabić go przysmakiem. Zmień się w robota! Wyrwij to drzewo, Morfu! Wydarzyło się coś, ale poza parkiem. No, z drogi, kolego. Silny jest, ale nie tak silny jak Morfu. Zmień się w spychacz. Dziękuję, Mila i Morful. Gdyby nie wy, mielibyśmy tu niezły bigos. Wspaniała robota. Tylko co by urządzić w parku? Jest taki trochę nudny bez dinozaurów. A gdyby tak zorganizować piknik? Tak, piknik. Z dinozaurami. Po prostu miałem cię odebrać. Chodźmy. Ale dokąd teraz jedzie Mila? Zabieram Milę do więzienia. Mila! Rowerek! Mila w więzieniu! Morfu musi zaraz uwolnić Milę. Jeśli Morfu pomoże policjantowi, wtedy policjant uwolni Milę. Ty śmiecisz! Morfu wypisał ci mandat. Co? Ale dlaczego? To nie jest prawdziwy mandat. Na pewno nie chciałabym zostać w tym miejscu na dłużej. Morfu dalej będzie pomagał.
Sio! Sio, mówię! Wynocha z mojego podwórka! Co ty tu robisz, Morful? W tej chwili przestań! Jesteś bardzo złośliwy dla ptaszków i za to natychmiast pojedziesz do więzienia! Nie możesz od tak zabierać ludzi do więzienia! O nie! Co? To nawet zabawne. O nie. O. Zaśmiecone. O, bardzo dobrze. O, gdzie podziały się moje opony? Co? Mandat za zaśmiecanie? Nie mogę sobie leżeć na trawie w parku? Ale przecież tutaj... Wypisuję panu mandat! To jakieś nieporozumienie. Ach, ta dzisiejsza młodzież. To było świetne, wyśmienite. Było wspaniale. A ty zapamiętaj, żeby... Trzymać się z dala od więzienia. Morfu! Mila! Wyszłaś z więzienia! Nie, tak naprawdę to nigdy w nim nie byłam. Uprzejmy pan policjant zgodził się oprowadzić mnie po swoim komisariacie. Morfu chciał uwolnić Milę i wsadzić tego pana do więzienia. Słucham? O nie! Nie możesz od tak zabierać ludzi do więzienia, Morful! Wspaniale spędziłem czas z małym czerwonym przyjacielem! Portret tyranozaura! Jeju! Świetny rysunek, Morful! Ale zapomniałeś o ogonie! Ogon? A ja nie jestem pewna, czy właśnie tak wyglądał pterodaktyl. Trzeba cofnąć się w czasie i z bliska obejrzeć dinozaury. Tak! Stróżu czasu, czy możesz nas prędko przenieść do epoki dinozaurów? Modne rolki.
dinozaur jeździł na rolkach. Cóż, szukajmy innych ciekawych okazów, Morfu. Widzisz to, Morfu? Roślinożerny tytanozaur. Ale olbrzym! Masz rację. Te gady były wielkie i miały długaśne szyje. A tego widzisz? Wyciąga szyję, żeby dosięgnąć liści. A-a? Co on wyprawia? Słyszałeś ten dziwny śmiech, Morfu? Aha. Coś mi tutaj nie pasuje. Trzeba śledzić tego tytanozaura. Więc to były twoje kawały. Ten pterodaktyl ze śmigłem helikoptera i tyranozaur na modnych rolkach. Ale spoko, bo dzięki tobie mamy wspaniałe foteczki. Chcesz je obejrzeć? Dzień dobry, Mila i Morfu. Serwusik! Czy to jest magiczny pupilek, który potrafi cofnąć czas? Tak, to on! Ale bystry z ciebie, chłopiec! Pytacie o stróża czasu? Jest tam! A to Telefoksik! Dziękujemy za info! Ojeju, to są opryszki! Przenieś nas do epoki dinozaurów, kolego! Za chwilę ukradniemy jajo dinozaura! A malutki dinoś zrobi wielką demolkę w całym mieście! O nie! Musimy zatrzymać Winstona i Jorna, zanim ukradną jajo dinozaura! Podziały te opryszki. Hurra! Chyba są tam. Znalazłem dino jajo. To jest mój łup. Moje! Co to? Mają kłopoty. Prędko, Morfu, zamień się w robota i ocal tych gagatków. Fuj! Uważaj na to jajo! Morfu, zamień się szybko w helikopterek!
być ogromny. Gratulki, Morfu. Ja to wezmę. Proszę bardzo. Hej, to moje jajo! W samą porę. Odeślemy opryszków do naszych czasów. Nareszcie! Winston się bawić? Dinozaurów mam już po dziurki w nosie. Morfu, zamień się szybko w smoka. Nie martw się. Morfl odzyska swoją moc za 10 sekund. Oto Nuli, nasz nowy magiczny przyjaciel. Potrafi na bardzo krótki czas odebrać całą moc innym magicznym zwierzakom. To właśnie dlatego muszę trzymać go osobno w naszym magicznym sklepie. Dotrzymacie mu towarzystwa? Oczywiście, tatusiu. Możemy na przykład pobawić się razem w chowanego. Wspaniale. Do zobaczenia. Czy słyszałeś to, co ja? Dzięki temu zwierzaczkowi możemy ostatecznie pokonać Morfu. O nie! Morfu, zamień się szybko w gigantycznego robota! Tym razem nie wygrasz! Gdzie oni się podzieli? Lodówka jest bardzo czerwona. Nie sądzisz? Odbierz moc! Znaleźliśmy was! Uciekajmy, Morfu! Potrafisz, byśmy mogli się ukryć. Morfu, nie ma mocy, żeby się zmienić. O nie, musimy poczekać. Nie uciekniecie nam. Morfu, proszę zamień się teraz. Już nic was nie uratuje. W lustro. Dzięki naszemu fortelowi przez 10 sekund nie będziecie mogli używać jego magicznej mocy. Morfu, zamień się teraz w gigantycznego robota. Wynośmy się stąd. Morfu, zamień się teraz w tyranozaura. Głośny ryk. Oczywiście. Daj luda! Proszę, mój drogi. Teraz musimy znaleźć tego magicznego pupilka, który tak cię uśpił. Czy pożyczy pan nam na chwilę swój magnetofonik, panie lodziarzu? Bardzo chętnie. Dziękuję.
Zasnęło już pół miasta. To sprawka magicznego śpiocha. To wygląda bardzo groźnie. Trzeba zatrzymać te wiercenia, Morfu. Trąbimy, Maksymilianie! Nie, Max! Co ty robisz? Ratunku! Na pomoc, ludzie! Ojejku! Morfu, też zamień się szybko w słonia i zrób koledze pobudkowy prysznic. Dzięki, Milaj, Morful. No to szukajmy dalej. Morfu, a teraz zamień się w samolot. To chyba nasz śpioszek. Że próbuje sobie znaleźć miejsce do snu. O nie, Morfu! Obudź się! A, już wiem, co zrobię. Jadą lody! Uff, Morfu, zamień się w latające łóżko. Magiczny śpioch przyleci do nas, bo szuka tylko miejsca do spanka. Już się zbliża, Morfu. Policjancie. To konieczne. Dwóch inspektorów przyjeżdża, żeby sprawdzić, czy dobrze wypełniam swoje obowiązki. Dlatego wszystko musi błyszczeć. No to nie będziemy przeszkadzać. Powodzenia. Pa, pa! Dziękuję. Czy nie wiesz, że do czyszczenia należy założyć kask ochronny? Brakuje kasku! Niby czego? Sorki, to panowie inspektorzy? Witam! Dobry policjant musi wykuć na blachę wszystkie przepisy. Jasne, ale ja znam przepisy. To się zaraz okaże. O, czerwone. Dlaczego nie śpiewasz? Że co? Kiedy policjant widzi czerwone światło, musi śpiewać. Oto ja, gliniarz, co szczęście ma. Za późno. Znowu jakiś nieznany przepis. Nie wolno wcinać na służbie. Thank you.
dużo mandatów. Za taką nieudolność będziemy musieli zamknąć cię w więzieniu. Czemu ci dwaj go aresztowali? Zamień się szybko w wyścigówkę. Cześć, Mila i Morfu. Co pan dziś przeskrobał? Okazało się, że nie znam połowy przepisów. Nie nadaje się na dobrego policjanta. To przecież nieprawda. Musimy prędko zbadać tę sprawę, Morfu. Żadnych cylindrów w parku! Zamień się w krzaczek! Żadnych pikników na kocu! Oraz pod drzewem! I z koszykiem! Skoro policjant siedzi... Możemy być bezkarni, brachu. Tak, stary. Opryszki! A więc sami wymyślili te dziwne przepisy. Ale my też tak potrafimy. Ups, przykro mi. Dopiero będzie ci przykro, jak znajdę... Gdzie to jest? Chwileczkę. Zaraz, nie, to nie to. Niech to piorun. A, jest tutaj. Kiedy obywatel wpadnie na inspektora policji, inspektor policji powinien maszerować dalej. Okej. Za mną, brachu. Inspektorzy mają zostawić worek z łupami przy drzwiach posterunku i wejść do środka. Następnie muszą zdjąć swoje sztuczne wąsiska i krzyknąć: opryszki to my! Chwila. To przecież nie ma sensu. Ale dla mnie ma. Aresztuję was, drady! Hej, Mila i... Morfu. Wygląda na to, że mam grypę i nie mogę dzisiaj pracować. Możemy panu jakoś pomóc? Morfu pomoże! Te samochody powinny zostać szybko dostarczone do właścicieli, ale nie mo... Mam ich listę. Właścicieli są zamazane. Ale i tak powinniśmy sobie z tym poradzić. Morful, zmień się szybko w wielką czerwoną ciężarówkę. Myślę, że traktor powinniśmy dostarczyć na posterunek policji. Pan policjant potrzebuje traktor? Tak. Podejrzewam, że tak właśnie napisane jest na liście. Ale on... Bardzo przepraszam, panie policjancie, ale bardzo nam się śpieszy. Według mnie to trochę dziwnie wygląda, ale myślę, że możemy zostawić radiowóz tutaj. Ha 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 ha!
O, przepraszam. Bardzo przepraszam. To po prostu niemożliwe. Raczej nie przyspieszy. O nie! Podejrzewam, że jednak popełniliśmy błąd, Morfu. Zmień się teraz w radiowóz policyjny. Morfu, złami! I przewieźmy auta do prawdziwych właścicieli. Podejrzewam, że traktor należy do farmera Boba. A ciężarówka z lodami to na pewno własność pana lodziarza. Tak! Witajcie, Mila i Morfu. Jak wam poszło? Właśnie dostarczyliśmy wszystkie auta właścicielom. O, świetnie. Moja lista wam pomogła? No. Gratulacje, Mila! Tulić! Gadający misio! Tatku, jesteś misiaczkiem! Tulić! Czy to jest magiczny miś, tato? Tak, magiczny pupilek Kubuś. Jego przytulas zamienia w misia aż do drugiego przytulenia. Chcę takiego miszka! Wujek Jorn wygra go dla ciebie! Co? Ja chcę tego miszka! Musi gadać i chodzić jak tamten! To świetny ubaw! Możemy przez chwilę zostać misiami? Jasne, ale mam kudłate uszy! Psst! Morful! Spójrz, co się dzieje, Morful! Ktoś czeka na pomoc! Gdzie jest Kubuś? O nie! Tylko on może nas odczarować! Morfu, przepraszam! Spokojnie, znajdziemy go. On jest tam! Kubuś! Przytul porywaczy i zwiewaj! Tulić! W rakietę! W robota!
Dobra robota, Mila i Morfl. Przytulasek! Tulić! Teraz ja. Tulić! Halo! Ściągnijcie nas prędko! Odczaruj mnie! Przytulas? Nie! Dzięki, że przywiozłeś mi te książki, Morfl. Aha. Morfl, witaj. Musisz pomóc. Z wędzirobki zwędziły mi okulary, no i schowały w psiej budzie. Moje okulary. Morfl zmęczony. Bo zawsze musi wszystko robić. O, przepraszam, Morfl. O, szkoda, że nie potrafimy cię zastąpić, żebyś sobie troszkę odsapnął. I jedną chwilkę, Mila. To świetny pomysł. Oto skrzydlaty mopsik. Może przemieniać ludzi w magiczne pupilki na cały dzień. Rety, a możesz nas zamienić w Morfla? Ho, ho, ho. Mila, zamień się teraz w małpkę. Skoro już umiemy się przemieniać, to spokojnie sobie odpoczywaj, ile chcesz, Morfl. Zamienię się w rakietę. Tylko, czy umiem latać? Widzisz to, co ja, stary? Capniemy skrzydlatego mopsa i zostaniemy sławną szajką Morflów. Dobry szkij! Morfl, zamień... sama mogę to zrobić. Mila, zamień się w wyścigówkę. Ale super jazda! Ła! Ła! Trzeba być czujnym. Chciałbym już trochę przyspieszyć. Wow! Wow! Uff! Wow! O, w ten sposób nie złapiemy tych gagatków. To robótka dla robotów, tato. Robótka i łódka. O, duży robot. Proszę. Czekaj, Morfu, załatwimy to. Ty miałeś dzisiaj porządnie wypocząć, pamiętasz? Kiedy działamy razem, ja nie być zmęczony. Nie macie dokąd zwiać, opryszki? Nie musimy zwiewać. Skrzydłomops, zamień nas szybko w... Nie jesteśmy morflami! Ale mini cudakami. O nie! Chodu! Skrzydlaty mops ocalony! Hurra! Teraz wspólna zabawa! Niezła myśl. Lot rakietą do gwiazd. Ciocia Augustynka potrzebuje kogoś dużego i silnego, by przyniósł jej wszystkie składniki do tortu. Torcik? Oto cała lista składników, Morfu. O, to ty, Orfu. Widocznie go zastępujesz. To będzie ciężkie, więc... Siłacz! Cześć, droga cioteczko. Padliśmy po tę listę składników.
Ale już ją zabrał Orfel. O-o! Orfel przechwycił listę naszej cioteczki. Musimy sprawdzić, co on knuje, Morfelku. Świeże jajka! Świeże mleko! Ja zdobyć mąkę! Ola, Mila i Morful! Zjawiacie się w samą porę! Hejka, Felipe! Coś nie gra? Kiedy karmiłem świnki, ktoś nabroił na farmie! Świetny z ciebie detektyw, Morful! Myślę, że to Orfel nabroił na farmie i ukradł listę składników na tort cioci. Pomożemy ci. Morful, zamień się w dźwig i napraw ten kurnik. Morful, zamień się w psa pasterskiego. Zamień się w zamiatarkę i sprzątnij rozsypaną mąkę. Doskonale! Dzięki, Mila i Morful. Wymiatacie! Mogę wam coś dać? Mąkę, ale całą już sprzątnęliśmy. Nie całą. Mam dwa worki w stodole, ale są bardzo ciężkie. Morful? Zamieni się szybko w robota. Dwa, Morful? Cóż, tylko który ma składniki? Pan burmistrz nie może dłużej czekać na tort. Muszę się zaraz zabrać do pieczenia. Moje składniki! Przepadły! Nie gniewaj się na Orfla, droga cioteczko. On chciał tylko pomóc. Może i masz rację, ale z czego upiekę burmistrzowi tort? O, Mila, złotko! Wystarczy na dwa torty. Torcik!